Musimy organizować, ale ten zasadniczy jednakże taki nasz kierunek to właśnie była jednakże kwestia przetrwania, nie tylko nas, organizacji, oczywiście to też było ważne, ale przetrwania tego pewnego ducha właśnie takiego oporu, ducha niezależności, ducha swobody, ducha takiej polskiej też tradycji, która miała w sobie te wszystkie elementy, o których powiedziałem. I to było bardzo ważne. No, ta eska, którą Państwo widzieliście, która była symbolem tej klapy mojej, tutaj, tak, ta eska, to jest taki symbol i nadziei i właśnie i walki, bo to W tam jest i solidarności, bo S tam jest, tak, no, i wolności, tak, no to wszystko oprócz tej organizacji, to zależało nam na tym, żeby te wartości nie znikały nie tylko w nas samych, tak, ale żeby one się rozprzestrzeniały, żeby się krzewiły przez te nasze działania różne, takie czy inne, tak jak radio, jak nadawanie audycji, jak manifestacje, jak pisanie na murach, jak budowanie tych struktur, jak zaprzysięganie młodych adeptów naszej organizacji, tak, żeby to się rozwijało, żeby niezależnie od tego, co będzie z nami, żeby ten ślad taki po nas pozostał. Czy my wygramy, czy nie, to nie wiadomo, tak? Ale tutaj w tym filmie jedna rzecz jeszcze była taka, pewnej, muszę tak pochwalić tą naszą organizację troszeczkę, tak? Jedna rzecz była tak nieuniklona, nie była chwalili nas różni tam pracownicy IPN i tak dalej, ale jednej rzeczy tak nie powiedziano wprost. To była właściwie taka chyba jedyna organizacja, chyba jedyna, nie tylko w Polsce, ale może w Europie, no może nie wiem czy na świecie, ale nie znam w Ameryce nawet takiej organizacji też, która a tym bardziej podziemna organizacja, która w swoim programie, ale ja nie mówię nawet podziemne, ja mówię nawet również oficjalne struktury różne na zachodzie podziemne, która w swoim programie, która w swojej jakby no, koncepcji miała rozpad Związku Sowieckiego i upadek komunizmu. No, przepraszam, takich rzeczy nie mówił Reagan, nie gadajmy tego, no bo to nie było w programie. Nie mówił papież świętej pamięci, nasz święty papież, też takich rzeczy nie mówił, bo to nie było w programie. Więc to nie były, ani nie było, ani, a Ukraina, czy była jakaś ukraińska organizacja, która by twierdziła wtedy, że Ukraina w programie, programowo, czyli organizacja, ja nie mówię, że nie byli poszczególni ludzie, nie były poszczególne osoby, które w sercu miały takie dążenia, marzenia tego typu, żeby się Związek Sowiecki, to takich było miliony oczywiście, tak? Ale my byliśmy strukturą zorganizowaną, która to na piśmie i jakby jawnie to wyrażała, w tym sensie, że to głosiła wszystkim. I to było też takie trochę szaleństwo kompletne. Ja pamiętam, jak mnie tam wyrzucili z Andrzejka, jak byłem w Anglii, w Londynie, no to i takie rzeczy mówię, że to był 1988 rok, że ten związek, że my chcemy, żeby, że naszym celem jest, żeby się Związek Sowiecki rozpadł, no to tam powiedzieli, to tam napisali na tym gazecie, tym Dzienniku Polskim, że no, że pan Kornel Morawiecki, no taki sympatyczny człowiek, ma mówi to rzeczy, ale ja mi się bardzo w głowie pomieszało. No i to tak nie warto jest go słuchać, no bo takie rzeczy, a to było rok przed naszym okrągłym stołem, trzy lata przed rozpadem Związku Sowieckiego, no bo ten rozpad Związku Sowieckiego, no to jest, to można powiedzieć, to jest rozdzielenie właśnie tych państw, Rosja, Ukraina, Białoruś, tak, to jest zasadniczy moment, a takim momentem upadku komunizmu, tak można powiedzieć, to co mówi nasza, to co powiedziała ten nasza aktorka, pani Szczepkowska, także że to przy okrągłym stole upadł komunizm, chyba nie jest do końca prawdą, znaczy, bo co, jakby nie było okrągłego stołu, to by komunizm nie upadł. To nie o to chodzi, tak? Ale takim momentem, takim bardzo wyraźnym momentem przełomowym, to był ten pucz Jana Ewa, który nie udał się, tak? To był 91 rok, sierpień, tak? Jan Ew wyprowadził czołg NKWD na ulicę, na Plac Czerwony, na ulicę Moskwy, na Plac Czerwony wyprowadził te czołgi, tak? A na te same ulice wyszli Moskwicanie, no i ta walka o serca i umysły była wygrana, może nie polskie do końca, ale rosyjskie. No bo te czołgi zaraz puścić seriami po tych ludziach, tak? Puściły jeńcy na swoją tego, w lufy wkładali ludzie te
Kiedy tak? Jak się skończył komunizm? Skończył się Kuczynajewa. A nasz solidarnościowy prezydent, no, co prawda on miał tam powiązania z aparatem bezpieczeństwa i był kapuciem, czyli pan Lech Wałęsa, tak? Napisał wtedy, jak był kucie Janajewa, taki adres do Janajewa, list taki pseudo-hołdowniczy przynajmniej taki list, tak? No więc to był ten moment taki, gdzie, bo w centrali, w Moskwie wtedy ten komunizm się skończył zasadniczo. No można powiedzieć, że on się do dzisiaj też nie skończył, ale to jest inna dyskusja na inną rozmowę, tak?